Zapytaliśmy studentów, jak według nich działa Duch Święty. Duch Święty? To jakiś dziwny temat. Ludzie siedzą po nocach, czytają książki i w ogóle z domu nie wychodzą. Jak działa Duch Święty? No według mnie to są tacy... No Duch Święty opętuje, także nie można wyjść z kościoła. Myślę, że ludzie dziwnie się potem zachowują i robią rzeczy, których nie robiliby normalnie. W rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej. Owoce działania Ducha Świętego to na przykład radość, miłość, cierpliwość czy łagodność, ale również wiele innych. A wszystko to sprawia ten sam Duch, udzielając każdemu jak chce.